Siemanko, tu Radio, wy jesteście na kanale Radio Flat Out, a my z Aleksem jesteśmy u Ciebie w garażu. Dobry. Aleksa powinniście kojarzyć, jeżeli pojawiacie się na track dayach, czy też śledzicie w ogóle polską scenę time-attackową. To jest auto Marysi, czyli żony Aleksa, natomiast Aleks jeździ E36. Wszystko się zgadza na razie? Tak jest. No właśnie. I pomyślałem, że... może inaczej. Zazwyczaj jak piszecie do mnie wiadomości, to tak 70% pytań jest, jak ustawić E36 do sportu, do track dayu, więc Aleks do mnie również napisał z takim pytaniem. Tak jest. Więc pomyślałem, że może warto by było pokazać, jak wygląda ten cały proces. Podzielimy to na 3 etapy. Zazwyczaj tak to wygląda, czyli pierwszy to jest analiza tego, co jest w danym momencie. To jest rozmowa z kierowcą, bo to nie jest tak, że jeden setup jest właściwy, bo każdy samochód jest trochę inny, każdy kierowca ma różne preferencje, są różne opony i nigdy nie ma jednego rozwiązania, więc trzeba się dopasować. Drugi etap to jest włożenie tego wszystkiego do auta, a trzeci to jest miejsce, gdzie teoria spotyka się z praktyką, czyli tor i sprawdzenie, czy rzeczywiście cała ta praca miała sens. Więc my zmieniamy kamerę na drugą i opowieść niech toczy się dalej. Dobrze, Aleksy, z czym do mnie przyjechałeś? Z jakim problemem? Z ciężko prowadzącym się autem. Mhm. Przygoda tego samochodu skończyła się w 2021 roku awarią silnika. No i wtedy w tamtej formie auto miało dosyć duży problem z prowadzeniem. Miało tendencję do podsterowności. Oraz na wyjściach często problem z nadsterownością, mimo niewielkiej mocy, no bo on wtedy miał około 220 koni. Okej, zanim przejdziemy do tego, co jest, czym będziemy się zajmować, to może w paru słowach powiesz o setupie tego auta. To jest BMW 36 na dwozie coupé, a pod maską jest co? Pod maską jest M52 B28 z kolektorem N55, z elektroniczną przepustnicą. Emu Black, dokładnie. No i mocowo na razie nie wiadomo. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek rzeczy robione przy silniku, no to tak naprawdę wrzucona była twardsza podwójna sprężyna. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o zawieszenie, to co jest? Zawieszenie to jest taki basic, czyli zwykły gwint ISC. Jaka twardość sprężyn? 10 kilo chyba tam było on wszędzie. Z tyłu. Tak jest. Natomiast z tyłu nie jest coilover, tylko na wahaczu. Na wahaczu jest sprężyna, tak jest. Jeżeli chodzi o zawieszenie, to dodatkowo mamy stabilizatory Whiteline'a, tak? Tak, są stabilizatory Whiteline'a. Nie wiem, ile one mają milimetrów grubości. No, są zdecydowanie grubsze niż seria. Regulacja kąta wyprzedzenia stworzenia zwrotnicy. Wcześniej był to acentryk, teraz są unibale, które jeszcze jakoś poszerzają tą regulację w miarę możliwości. Natomiast co ciekawe, u Ciebie ten kąt jest dosyć niski, prawda? Bo tak, tam to jest około 4 stopnie 20 minut w tej tak, chwili. Tak, więc chyba. Jak na BMW 36 to jest mizernie niestety, więc to będzie coś, o czym rzeczywiście będziemy dzisiaj sporo rozmawiać. To co, zawias mamy, silnik mamy, hamulce tutaj, to jest 330? Standardowy mod 330. Okej, okay. Na jakich klockach jeździsz? W tej chwili jest Mintex 1166 przód. Tył fajny jest, klocek. Tak, jest bardzo, bardzo przyzwoity. Tył to jest DS2,5. Z tego względu, że ten tył, no hamuje jak hamuje, ten klocek się prawie w ogóle też nie zużywa. Z przodu, no ale z przodu nie wiem, coś będziemy myśleć, może przejdziemy na DS Uno. Bo w Megance jest DS Uno i jest tak, jak najbardziej odpowiada mi, no jest fajnym klockiem. Nie wiem, tak. Jak tu się zachowa, no ale... Jeździłem jednym samochodem, jednym E36 mojego teścia, którego pozdrawiam, właśnie na setupie z klockiem DS-u, no i uważam, że było jeszcze lepiej. To, o co zawsze pytam właściwie, jeżeli rozmawiamy o zawieszeniu, no to opona. Na jakiej oponie kierowca ma zamiar jeździć? Co wybrałeś na ten sezon? Slick. Na razie mam jakąś Pirelkę DH. No i na dojazdy i na Nürburgring na TF Dunlop Diretta 03G. Czyli też właściwie najszybszy, no teraz już nie wiadomo, bo Nankang jest mocnym graczem. Nie, ja ale... uważam, że nie jest szybszy Nankang. Dużo osób się ze mną nie zgodzi, ale no Nankang jest raz, że cięższą oponą, dwa, że jest miękką mieszanką, dużo szybciej też schodzi, a Diretta jest... No jeździłem na...
W większości opon w tym na Nankangu jeździłem i uważam, że D-Radca jest najlepsza. W tym roku mam nadzieję, że pojeżdżę troszkę więcej na Nankangu, bo i w Miata Challenge ma być I w The Race Nankang. chyba, Tak, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W środku, no, dosyć profesjonalnie, lekkie drzwi, klatka bezpieczeństwa, lekkie szyby. Ty swój samochód nazywałeś gruzem, ale gruzem moim zdaniem nie jest. Kevlarowy dach, wygląda to bardzo fajnie. Tutaj widzę, jeszcze jest wycięta podłoga. No i właściwie w gruncie rzeczy to tyle. Powiedz mi tak finalnie, jeżeli chodzi o wagę, pamiętasz tego samochodu? Ile wyszło? Przed całą tą operacją, którą robiliśmy teraz, czyli przed generalnym remontem całego auta, było na sucho chyba 1080 kg. Dobra waga. Teraz bardzo dobra. Wrzuciliśmy kilogramowy akumulator. Wcześniej był taki, co ważył bodajże z 12 kg. Wyleciała cała podłoga, która była wcześniej. Mocno została odchudzona wiązka, tak naprawdę mocno. Myślę, że 5 kg to takie minimum, ile wyleciało. Wyleciał dach, no też doszło coś, bo doszła na przykład rozpórka na kielich, taka bardziej rozbudowana z już tam z mocowaniem do wózka, więc coś tam wyleciało, no ale myślę, że no chciałbym, żeby to auto ważyło 1050 kg na sucho, ale bardzo zobaczymy. Dobra waga, bo silnik jednak sześciocylindrowy, co prawda dużo osób boi się M52 czy tam M54 ze względu na wagę, ale co ciekawe, ten silnik wcale nie jest dużo cięższy niż M44, który jest żeliwny. Ja nie wiem, czy M54 nie jest trochę lżejsze od M52, ale to może ktoś nas poprawi. Nie sądzę, wiesz? Okay. Może wał jest trochę lżejszy, ale to będą minimalne różnice. Okay. No dobrze, tak z ciekawości zapytam, otwieraliście słupek B, żeby wyciągnąć blachy, czy zostało seryjnie? Mówisz o jakim wyciągnięciu? Bo tutaj jest ogr. Jak zdejmujesz poszycie, to tam jest trochę elementów, które ewentualnie można by było wyciąć. Nie ruszaliśmy tego. Nie, naprawdę gratulacje, bo bardzo dobra waga. To gdzieś tutaj jeszcze da się z 10 kg znaleźć. To dobrze wiedzieć. Nie. Ja też tak robiliśmy to dosyć łopatologicznie. Ja się nikogo nie radziłem, co po prostu się dało i co tam gdzieś podejrzałem, że można wyciąć, to wycinaliśmy, tak? Ale... No to wiadomo, wszystko można by jeszcze zrobić lepiej i pewnie lżej całościowo. Nie, ale słuchaj, to jest naprawdę dobry wynik. Ja myślę, że tutaj nie ma co gdybać, bo to już jest teraz walka o jakieś nędzne kilogramy i na pewno one będą drogie, więc myślę, że tutaj już można zakończyć ten temat. Natomiast no, zaczęliśmy naszą rozmowę jeszcze przed nagraniami od tego, że byłem ciekaw, jakie masz przemyślenia odnośnie prowadzenia tego samochodu. No bo czasy kręcisz dobre, na Poznaniu ile robisz? Robiłeś Znaczy wcześniej. Tym autem ten czas nie był jakiś wybitny, bo to auto pojechało 1,49,6 chyba? No tak, ale to też nie jest dużo mocy, nie? To jest tak, niezły czas. Ale autem o podobnej mocy... No dobra, nie wiem, że miało więcej. No. E36 z mocą około 250 koni udało się zrobić 1,46 wysokie. Więc no tu liczę, że na sliku znajomi jak jeździli takimi autami, to 1,47 na sliku bez problemu. No ja chciałbym zrobić te 1,47 tym autem, ale zobaczymy. No dobrze, to cele są ustawione. Tak jak rozmawialiśmy, zawsze pierwsze pytanie jest odnośnie tego, co czujesz w trzech fazach zakrętu, czyli zacznijmy od turn-in, czyli w moment, kiedy dohamowujesz się i robisz pierwszy skręt na kierownicy. Jakie jest wtedy auto? Czy jest podsterowne, czy jest nadsterowne, czy jest neutralne? Powiedziałbym, że ma lekką tendencję do nadsterowności na wejściu. Aczkolwiek wejście nie było takie problematyczne jak środek zakrętu i wyjście. No bo wtedy się zaczynały dziać cuda, auto zaczynało być podsterowne i był też problem ze złamaniem w ogóle już przed apexem ze skręceniem kół, no bo było czuć, że auto wyjeżdża. Szczególnie przodem. Na tych, tak, przodem, szczególnie na tych ciaśniejszych zakrętach, na przykład na uśmiechu szatana, no tam była duża tendencja do podsterowności. Baba Jaga też. Ale z tego, co mówiłeś, też ten samochód ma taką tendencję, że jest podsterowny i ta podsterowność nagle przechodzi w agresywną nadsterowność. Tak, dokładnie. Okay. Czyli rzadko jest kiedy taki moment, kiedy ten samochód jest neutralny i tak czujesz, że jesteś na ściance opony i pracujesz, balansujesz pomiędzy podsterownością i nadsterownością. Tak. No to jest tak, jakby dostał kopa najpierw w przód, a potem ktoś wyprowadził tył. A później kop w tylną oś. Tak.
No okay. I jeździłem E36, które było w miarę neutralnie ustawione, no i ten samochód jeździ zupełnie inaczej. A ma to samo zawieszenie, silnik jest 3-litrowy i no i tam jest, no czuć, że to zawieszenie chce pracować, tak? No mówiliśmy o tym, że to jest gruby stabilizator, tam tego stabilizatora grubego nie ma, więc no to też może mieć znaczenie, ale nie wiem jak duże. Ja już pewne przemyślenia mam, ale zanim do nich przejdziemy, to chciałbym Wam pokazać onboardy. Mam nadzieję, że uda mi się to fajniej przebić, ale jak się nie uda, no to po prostu będziemy patrzeć na to, co się dzieje na monitorze. Tu będzie ciekawy fragment. Zwróćcie uwagę, co się dzieje z tylnym kołem. Podnosi się. O, i teraz lecimy po klatce. OK, zostało najechane na tarkę. Ale koło się podnosi cały czas i zobaczcie, chwilę później auto dostaje strzała w tylną oś i pojawia się jakaś tam nadsterowność. Tu będzie jeszcze lepszy przykład, gdzie będą dwa podobne samochody obok siebie i z zupełnie różnie pracującym zawieszeniem. Zwróćcie też uwagę na wejściu w zakręt. Tu mam nadzieję, że to będzie widać. Rozmawialiśmy o kamberze, ale nie przepraszam, rozmawialiśmy o kącie wyprzedzenia stworzenia, ale nie powiedziałeś o kamberze, jaki jest? Tu na tym filmie był 3,5 z przodu chyba? Dużo, nie? Dużo, no i 3 z tyłu. I zwróćcie uwagę, co się dzieje z przednim kołem. Mimo że jest duży kamber, to i tak ta opona się podwija delikatnie. Tutaj widać. To, że przednie koło jest w powietrzu, to właściwie to nie jest problem w BMW. No to standard. Do momentu, kiedy nie powoduje to podsterowności. Trzeba pamiętać, że BMW ma sporego Ackermana i w momencie, kiedy dwa koła jadą asfaltem, to po prostu są pewne opory, bo droga tych kół jest zupełnie różna. Więc na tym się nie należy skupiać. Natomiast skupiam się dosyć mocno na tym, że ta tylna oś, w momencie, kiedy już tu jesteś za apeksem i powinieneś wciskać gaz, ona nie przysiada. Nie masz trakcji, żeby odjechać z zakrętu. Tam się robi jakaś niepotrzebna nadsterowność, a fragment, który chciałem Wam pokazać i przeanalizować dłużej, chyba gdzieś tutaj był. O, i to będzie ten fragment, który chciałbym dłużej przeanalizować. Trzy prawie takie same samochody, ale my się skupimy na Tobie i na białym E36. Zwróćcie uwagę na wysokość zawieszenia i na różnicę w odległości, która jest tutaj, na wejściu w zakręt i na wyjściu, czyli to, co się dzieje tutaj. Biały samochód zdecydowanie szybciej odjechał i teraz zwróćcie uwagę na wysokości zawieszenia tylnego. Tutaj mamy cały czas już dociążone koło i kierowca może odkręcać gaz. Teoretycznie słabszy samochód, bo z tego co mówiłeś, to jest IS. Ty masz więcej momentu obrotowego, więc te wyjście z progu powinno być lepsze. Zwróćcie uwagę, jak tutaj jest dociążone wewnętrzne koło, jak tutaj. Właściwie jedziesz na podniesionym kole i to zobacz. W tym fragmencie fajnie widać, że tutaj wchodzisz, bo jest apex, to jest miejsce, gdzie już się wchodzi na gaz. Zobacz, auto ci się przesunęło trochę, a biały samochód właściwie cały czas jedzie z kierownicy, nie? Tym samym torem. No tak. Tam się nic nie dzieje. Tak więc to była analiza. Teraz przejdziemy do tego, jakie ja mam pomysły, co można zrobić. Przede wszystkim trzeba zrobić coś tutaj, żeby był ten kaster zdecydowanie większy. Myślę, że z dwóch powodów on jest dosyć niski. Pierwszy powód jest taki, że ja bym te camber plate'y założył zupełnie niestandardowo, czyli górne mocowanie amortyzatora powinno się znaleźć gdzieś tutaj. Tak. Więc albo trzeba będzie je przekręcić, wtedy to będzie tutaj, albo je zamienić stronami, czyli prawy zamontujemy na lewą stronę i celujemy tak, żeby amor był gdzieś tutaj, tak? Ale orientujesz się, ile to może dać stopni? Wiesz co, to jest uzależnione też od wysokości zawieszenia. Moim zdaniem inaczej. Wszystkie samochody, z którymi miałem do czynienia, E36, mają pomiędzy
6, a 8. No tak, to jest dużo. Więc to jest duża różnica. Dołem zrobiłeś sporo, więc wydaje mi się, że... Czy wiesz co, dołem jeszcze da się coś zrobić, bo te unibole mają nakrętki kontrujące. Teoretycznie można by te nakrętki wyrzucić, sfrezować trochę klocek i wsunąć jeszcze bardziej ten unibol. Więc też dałoby się tam teoretycznie jeszcze trochę na tym uzyskać. Wiesz co, ja bym zaczął od tego, bo to jest łatwe, to jest tanie i zobaczymy, co wyjdzie. Tak, tak, tak. Więc to jest pierwsza rzecz. I teraz przejdźmy do tego, co widzieliśmy na materiale. Pierwsza faza zakrętu, camber 3,5 stopnia, natomiast opona i tak pracowała ścianką boczną. Moim zdaniem właśnie wynika z tego, że ten caster był delikatny, tak, bo te 4 stopnie to właściwie jak na auto tylnonapędowe, to tak caster z lat 80. trochę. No tam w ogóle ten caster mógł być jeszcze mniejszy, bo tam miałem tylko acentryki, czyli to fabryczne rozwiązanie Z36, które coś tam daje. Więc tam w ogóle mogłoby być w granicach 3,5 stopnia. Okej, okay. Więc to jest coś, co bym zmienił od razu. Okej, okay, caster można zmienić tu, można zmienić tam, ale caster można też zmienić wysokością samochodu. Jeżeli tył obniżymy, to zwiększy nam się również kąt wyprzedzenia sworzenia. To jest kolejna rzecz, którą chciałbym zrobić. Po prostu ten samochód musi być niższy tyłem. Jeżeli będzie niższy tyłem, to z jednej strony będzie stabilniejszy w zakręcie, z drugiej strony będzie można wcześniej po prostu wcisnąć gaz, bo ta tylna oś będzie lepiej dociążona w środkowej fazie zakrętu, więc to są rzeczy, które zrobiłbym od razu. Mhm. Kolejna kwestia to ja nie jestem fanem tych twardych stabilizatorów, tym bardziej jeżeli nie jeździ się na ultra przyczepnych oponach, ponieważ trudniej jest balansować samochodem. Auto się robi trochę jak taki wagon z węglem, że trudno jest coś w zakręcie poprawić i jeżeli już opona przekroczy ten swój to swoje maksymalne przeciążenie, to się kończy tym, że auto się agresywnie odkleja. Nie jest to taki płynny poślizg jak w aucie seryjnym, gdzie auto delikatnie zaczyna albo wyjeżdżać tyłem, albo przodem, tylko to się robi takie mega brutalne. Tak, tak, tak. To prawda. Jest od razu duża strata czasowa. Okej, to może komuś pasować, bo auto jeździ fajnie, bo coś się cały czas dzieje. Natomiast na stoperze to jest zawsze mega duża różnica. Jak musisz założyć kontrę o pół obrotu, to jest słabo, nie? Bo wtedy do gry wchodzi też kąta Kermana, dwa koła patrzą w różne strony i po prostu auto zwalnia, więc ja zrobiłbym tak. Myślę, że zaczniemy od tego, że byśmy zrobili tutaj zmianę tego camber plate'a, obniżylibyśmy tył. Ja zazwyczaj, jeżeli chodzi o E36, to robię to w ten sposób, że z przodu ustawiam tak, żeby wahacz był o jakieś 1,5 cm niżej od strony koła względem podłoża i tył, okej, przód mamy w tył ustawiony i tył o jakieś 2 centy niżej niż przód. Ale teoretycznie jak wrzucimy ten kit, który mam, to z przodem nic nie trzeba będzie robić. Jeżeli wrzucisz ten kit, czyli związany z roll center, teoretycznie tak, natomiast ja chciałbym, żeby ten samochód był po prostu niższy tyłem. Więc co wtedy można zrobić? Wiesz, roll center działa trochę tak jak grubszy stabilizator. Po prostu można schodzić ze stabilizatorem w dół, auto, mimo że właśnie nie ma tego stabilizatora, to dzięki temu, że jest korzystniejszy roll center, to będzie się mniej przechylać. Więc ja bym może nawet sprawdził, jak ten samochód w ogóle jeździ bez stabilizatorów. Nie będzie to dobre rozwiązanie docelowe, bo on będzie w momencie jakiegoś ratowania będzie trochę nieprzewidywalny. Ja nie lubię samochodów, które są bez stabilizatorów. Natomiast może być tak, że będzie powrót do seryjnych stabilizatorów. Tym bardziej, że ten samochód jest bardzo lekki. A one są projektowane jako taki entry tune do samochodów, które są względnie seryjne. Tak? Czyli jak ktoś nie chce wkładać twardego zawieszenia, to w łatwy sposób poprawia prowadzenie samochodu, bo rzeczywiście po zamontowaniu stabilizatorów auto przestaje się pochylać. Musimy przeparkować samochód. To trochę sąsiad zgubił nas w wątku, co? Tak. Teraz to, co robimy, to sprawdzamy, czy te sprężyny w ogóle jakie są. Rozmawialiśmy na ten temat, ale sprawdzamy to raz jeszcze. Przód to jest na pewno 10 kg, bo dosyć dobrze widać oznaczenia. To też mogę Wam podpowiedzieć, jak czytać te oznaczenia. Zazwyczaj jest tak, że na sprężynach tego typu jest długość, to zazwyczaj jest albo 180, albo 200, albo 220 i jest łamane przez
twardość. Twardość zazwyczaj w tego typu zawieszeniach jest podana w kilogramach, więc będzie to na przykład łamane przez 10, łamane przez 8, łamane przez 12. Jeżeli chodzi o zawieszenia bardziej europejskie, to zazwyczaj są te oznaczenia podzielone na 3, czyli mamy wysokość, średnicę montażową i twardość, ale uwaga, w newtonach. Więc przypomnę tylko, że 100 newtonów to jest około 10 kilo i w ten sposób można sprawdzić. A jeżeli nie ma oznaczeń, to kiedyś poczyniliśmy materiał też ze 3-6, ale rally crossowym, gdzie na prasie i na wadze badaliśmy, jaka jest twardość spręży. To chyba był ten odcinek, co dobieraliście, nie? Sprężymy. No dobra. To w tak zwanym międzyczasie kolejny protip. Jeżeli macie regulowane stabilizatory, no to oczywiście jest tak, że im dłuższe ramię, tym stabilizator jest bardziej miękki. Co? Widzimy coś? Żeby nie było dezinformacji. Wiesz, co możemy szybko zrobić jeszcze? No. Możemy odkręcić amorek tutaj i wtedy nam sprężyna wypadnie. Bo ja chciałbym mieć pewność, wiesz, że... Dobrze. I kolejny protip. Wiadomo, twardość sprężyn zawsze jest większa, nawet jeżeli mamy zawieszenie w tym samym, w tej samej pracy herców. Jeżeli jest bliżej środka samochodu, czyli im dalej jest od koła, tym sprężyna musi być twardsza, żeby działała zupełnie tak samo, jeżeli motion ratio byłoby w okolicach 1. Chwila prawdy. Jest. Wszystko się zgadza. No, to mamy pewność. No ale tutaj no, ten samochód jest kompletnie przestawiony w porównaniu z tym, co było, no bo chłopaki tutaj jak to wszystko ustawiali, no to to było rozebrane. No też zaraz zobaczymy, jaki jest preload, bo nie tylko na coiloverze preload da się ustawić. Oczywiście tutaj też, bo się ustawia troszkę inaczej. A mianowicie napięciem po prostu amorka tutaj, więc jeżeli go wydłużymy, to ten preload będzie mniejszy. Więc zaraz postawiamy znowu kobyłkę pod wahacz. Jeżeli jesteś pewien, że tu dobrze siedzi, dobrze siedzi. Dobrze siedzi, no. I mów mi, ile tam brakuje? Do otworu? Tak. No to powiedziałbym, że z centa. I teraz tak, jakbyśmy chcieli go obniżyć, to poza tym, że musimy skręcić sprężynę, to musimy również też skręcić amortyzator. Natomiast mam pewną uwagę, już o tym rozmawialiśmy, że no BMW to jest samochód, który jest względnie równo wyważony. Z przodu mamy sprężyny 10 kg, z tyłu mamy sprężyny 10 kg, natomiast z tyłu ten motion rate jest zupełnie inny, więc jest tak jakby z tyłu ta sprężyna dużo bardziej miękka. Natomiast też jest tak, że teraz wysokość tego samochodu jest moim zdaniem niewłaściwa, bo ten tył jest sporo wyżej niż przód, więc nad tym będziemy się zastanawiać, nad wymianą tych sprężyn. Raczej w momencie, kiedy ustawimy te wysokości właściwe, bo też staram się, żeby bez sensu nie pompować kosztów. Jeżeli już miałbym kupić inną sprężynę, to chyba zdecydowałbym się bardziej miękką naprzód, czyli ósemkę. Mhm. Ta tradycyjna, linearna sprężyna będzie dosyć tania, więc to można zrobić. Ale te decyzje chcę podejmować dopiero w momencie, kiedy coś ustawimy, żeby też nie zmieniać całego setupu samochodu, bo finalnie czasem jest ciężko określić, co zadziałało na plus, co na minus. Więc zostawiamy sobie taką możliwość, że być może będziemy żonglować tymi sprężynami. Natomiast też mówiłeś, że będziesz w tym sezonie jeździł na gładkim sliku, prawda? Tak, Trackmaster planuje tylko i wyłącznie na gładkim. No, więc to też jest tak, że inny jest setup pod diretce, inny setup jest pod semislika, inny setup pod pełnego slika. Aczkolwiek wiesz co, jak mam porównanie z diretcą, to powiedziałbym, że jeździłem na Yoko tej A005, po tej oponie BTCC chyba. To powiedziałbym, że ta używana opona trzyma gorzej niż świeża diretca. Okej, okay, ciekawe. Może tak być, no. Znaczy wiesz, też pytanie, jakie egzemplarze miałem, tak? No bo to teoretycznie były 90%, no ale to też jest, no... Wiesz, to... Bieżnik nie oznacza, że ona nie jest zużyta. Dokładnie, no tak to jest z tymi oponami, że my je kupujemy od osób, które już ich nie chcą.
Dokładnie. Które wiedzą, że ona już przestała działać i nie generuje performance'u. Wspominałeś też o ringu. Miałeś kiedyś na ringu problem z uszami? Nie miałem, nie mam, mam fotel bez uszu na ring. Okej. Okay. Więc, to też... no więc tak, tam nawet jak masz pasażer, u pasażera fotel z uszami, to cię nie wpuszczą. To testowaliśmy już też. Nie ma. Tak? I wracają, zawracają na bramkach? Tak. Okej, okay, więc... Ale to też nie tak, że to akurat mój teść wyciągnął specjalnie, zamienił fotele, bo miał fotel z uszami na kierowcy, a fotel bez uszu na pasażerze. No i zamienił, jak wjeżdżał na TF-y i chyba parę razy go tak puścili, ale potem jak się zorientowali, to już okay. Wiedzieli, które to auto i no i trzeba było po prostu wyciągnąć fotel. No więc taka ważna informacja dla Was. Niestety jest tak, że na Tourist Varen auta mogą być zmodyfikowane, mogą mieć spoilery, mogą mieć sporo modyfikacji, mogą mieć przede wszystkim klatkę, ale fotel z uszami, nawet jeżeli jest homologowany, to na ringu, na Tourist Varen nie... Tourist Varen nie może być, natomiast już na track dayach, które są tak. Organizowane, to jak najbardziej. Tak, i można na track dayu też, na tym, na który jedziemy, bo jedziemy teraz w lipcu, można nawet chyba na sliku jeździć. Jak masz no, tak mi się wydawało. Taka reguła jest chyba jak na Poznaniu, czyli z klatką można. No i przede wszystkim przez prostą jeździ się w całości. Tak. Ale ta prosta na koniec dnia, ona czy przy czasie okrążenia daje dużo, ale to sprawdzaliśmy na BTG. To na BTG nie jest to jakaś specjalna różnica okay. W pomiarze czasu. No dobrze, Aleksy, czy to oznacza, że zbliżamy się powoli do podsumowań dnia dzisiejszego? Mhm. Dobra, to przełączam się na drugą kamerę. No dobrze, moi drodzy, więc warto by było podsumować, co ustaliliśmy. Ustaliliśmy przede wszystkim twardości sprężyn, czyli zgodnie z tym, co mi wysyłałeś, przód 10 kg, tył 10 kg. Ustaliliśmy też rzeczy, które chcemy zmodyfikować, albo przynajmniej ja proponuję, że warto by było zrobić. Czyli w pierwszej kolejności obracamy camber plate'y, najprawdopodobniej trzeba będzie je zamienić miejscami. No i działamy z wysokościami. Tył musi pójść do dołu i patrząc na ten setup, to będzie sporo, myślę, że jakieś 3-4 cm nawet, może nawet 5. Mhm. Zobaczymy, jak to nam się będzie układało, jak będziemy już na warsztacie. I od tego zaczniemy. Myślę, że to już jeszcze przedyskutujemy z Tobą, albo na pierwszy wyjazd na tor odłączymy jeden łącznik stabilizatora przód tył, żeby auto działało jakby bez stabilizatora i wtedy ewentualnie łatwo będzie powrócić do setupu ze stabilizatorem. Więc albo tak zrobimy, albo to, co ja bym rekomendował, to jednak wrócenie do seryjnych, jakichś M-pakowych, czyli tych delikatnie grubszych. A przód? Wtedy ewentualnie tylko fabryka, a twardszy zostawić. Wiesz co, wolałbym zachowywać taki setup seryjny i wtedy, jeżeli będziemy na przykład potrzebowali więcej nadsterowności albo podsterowności, to sobie jeden wymienimy albo przedni, albo tylny na tuningowy. Wydaje mi się, że po prostu ten samochód na ten moment, on nie pracuje na zawieszeniu. Jest tak jak powiedziałem, taki wagon z węglem. I żeby wprowadzić ten właściwy balans samochodu, żeby dało się coś poprawiać, czy jeździć na takim limicie, Mazda jest w tym dobra, bo ona jest cały czas albo lekko podsterowna, albo nadsterowna, cały czas tak na ściance pływasz, no to po prostu zawieszenie musi zacząć działać, więc od tego zaczniemy. No, jest tu pewne wyzwanie, bo tak jak ustaliliśmy, samochód ma jeździć po różnych torach i przede wszystkim na zupełnie różnych oponach, bo setup ringowy na oponę typu semi-slick to bym bardziej porównał do setupu rajdowego nawet, a setup no, na Trackmasters na gładkiego slicka to też zupełnie będzie coś innego, więc co? Będziemy szukać jakiegoś takiego setupu uniwersalnego, z którego łatwo będziesz mógł się przestawić z jednej imprezy na drugą. Więc to jest pierwszy etap, zazwyczaj pierwszy etap tak wygląda, czyli ustalamy co jest, przede wszystkim co kierowca chce, żeby z autem się zmieniło. Ustawiamy jakieś cele, ustalamy też jakiś budżet na ewentualnie modyfikacje. No tutaj raczej te modyfikacje są kosmetyczne, więc nie wiem, może kupimy dodatkowe sprężyny. Sprężyny tego typu są dosyć tanie, to jest nie wiem, do 400 zł powinno się wyrobić. I tyle, więc kolejny etap to myślę, że będzie warsztat, więc jeżeli macie jakieś pytania, to wrzućcie je w komentarzu i widzimy się za jakiś czas, tak, Aleksy? Tak jest. Dobra.
Do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia. Dobra, to jednak się jeszcze nie żegnamy, bo stwierdziliśmy, że zrobimy jednak coś wartościowego tego dnia dodatkowo, więc zamieniliśmy ten camber. Okazuje się, że wcale nie trzeba było zamieniać stronami. Jest dokładnie tak, jak chciałem, więc obróciliśmy o jedną dziurę w lewo i dosunęliśmy się na maksa do ściany grodziowej. Narzędzia nasze pomiarowe mówią nam, że jeżeli chodzi o camber, to najprawdopodobniej bardzo dużo się nie zmieniło, ale jeżeli chodzi już o caster, to myślę, że sporo, ponieważ ta kolumna względem drugiej jest przesunięta no, z jakieś ponad 10 mm. Więc to jest już dużo. I generalnie zawsze polecam, jak montujecie gwint do E36 czy do O46, to żeby go montować w ten sposób. I jakoś ewentualnie mikroregulację, to albo dołem podkładką, albo po prostu delikatnie ten camber zmniejszamy, przenosząc ten amortyzator w stronę płótnika, właściwie lampy. Więc tyle chciałem jeszcze dopowiedzieć i właściwie żegnamy się już po raz drugi.